Opowiem wam historię, która zaczęła się ponad 90 lat temu w niewielkiej miejscowości o nazwie Gdynia. Welcome to forever, man. Let's go. 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 This is forever. No surrender. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Wszystko zaczęło się od grupki rybaków, których połączyła pasja do piłki w 1929 roku. Dzisiaj te skromne początki przekształciły się w klub pełny tradycji i dumy, którego ewolucja i postęp nie byłyby możliwe bez bliskich relacji z ciągle rozwijającym się miastem, w którym zapuściliśmy nasze korzenie. Arka to Gdynia, a Gdynia to Arka. Arce kibicujemy od kilkudziesięciu lat. Mój ojciec już kibicował Arce w latach 60., 70. Po dzień dzisiejszy kibicuje. No i ojciec w 88 roku zaprowadził mnie na Arkę. No i od tego czasu żółto-niebieska krew płynie w moich żyłach. No i zarażam to syn. Zaraziłem, myślę, to syna i teraz on już od kilku lat też trenuje w SI Arce Gdynia. No i zobaczymy, jakie będą tego rezultaty. Może kiedyś tutaj strzeli jakąś bramkę. No nie wiem, jakbym się zakochał. Ale no, marzenia się spełniają, czemu nie? Myślę, że każdy, kto trenuje w Arce, marzy o tym. Jednak no, nie jest łatwo, myślę, trzeba pracować, zdrowo się odżywiać. No, gra w seniorach jest marzeniem każdego młodego Arkowca. Myślę, że wspólne emocje, które żeśmy tutaj przeżywali na tym stadionie, no chyba do końca naszych dni zostaną w naszej pamięci i nie raz jeszcze je przeżyjemy i będziemy do nich wracać. Można by to powiedzieć, tak jak kiedyś ktoś powiedział, że to futbol jest to religia XX wieku. Powiedział Jan Paweł II powiedział, że spośród rzeczy nieważnych najważniejsza jest piłka nożna. No i chyba te dwa stwierdzenia podsumowują to wszystko. To jest całe moje życie. Od chłopca takiego nastoletniego pierwszy raz poszedłem na ten stadion i tak cały czas chodzę. Wszystko toczy się wokół Arki. Częściowo sprawy domowe podporządkowane, bo to nie może. Jak jest mecz, to jest mecz i to jest rzecz święta. I nie ma rzeczy ważniejszej. A jest to koszulka takiego naszego grona tych, którzy tam zostali wychowani. W ogóle ruch kibicowski jako taki powstał na stadionie, pojawia się w połowie lat 70. na stadionie przy Ace Monda. Jest to dla nas święta ziemia, miejsce, na którym żeśmy się wszyscy wychowywali, ci kibice, którzy już w tej chwili podobnie tak jak ja, już przypruszone siwizną włosy, ale jednak cały czas jest trwany przy Arce. Niespotykany w skali chyba, no nie wiem, polskiej na pewno. Położenie same stadionu, widok na morze, akustyka specyficzna, no tam nic tego stadionu nie zastąpi. Owszem, w tej chwili są stadiony ładniejsze, nowocześniejsze, piękniejsze, ale serce tam zostało. Ulubione wspomnienie, jako kibica. Półfinał Pucharu Polski raz i drugi mecz, który tak akurat dla mnie, nie wiem dlaczego, ale tak przyjechał Widzew po chyba 22 meczach bez porażki. No i nasz duet Kupcewicz-Korent. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czy samo dojście do finału Pucharu Polski nie było wcale taką prostą rzeczą, jakby się niektórym wydawało, bo mieliśmy po drodze kilka zespołów z pierwszej ligi i mecze z Lechem Poznań po wygranych pokarnych, czy z Sząbierkami wygrane 3-0, no to też miało duże znaczenie. Także ta droga dosyć była taka dosyć ciężka, a z kolei sam finał Pucharu Polski też był bardzo ciężki, co byśmy nie mówili.
Wisła Kraków przyjechała naładowana w sumie kadrowiczami. W tamtym okresie czasu 6-7 w sumie piłkarzy Wisły grało w reprezentacjach Polski. Także zdecydowanym faworytem była Wisła Kraków. No ale jednak po prostu osiągnęliśmy niesamowity doping naszych kibiców. Przyjechało ich ponad 10 tysięcy na stadion Motoru Lublin. No i niespodzianka stała się faktem. Wygraliśmy 2-1, no i to był największy sukces wielu lat. Sytuacja była wspaniała, no co byśmy nie ukrywali. My, Kopciuszek, można powiedzieć, tutaj wielkie gwiazdy piłki polskiej w tamtych czasach, a to raptem zdobywamy puchar, podnosimy go do góry, razem żeśmy świętowali, no a później nie pamiętam. To nie, to żarty oczywiście. Ale nie, na pewno było to wesoło, bardzo fajnie. No. Także to było święto dla wszystkich kibiców, społeczeństwa i myślę dla miasta i dla nas przede wszystkim piłkarzy, trenerów i działaczy. Wszystko się zmienia. I klub się zmienia, i infrastruktura, stadiony, ludzie, działacze, kibice. Jedyne co się nie zmieniło to barwy. To tutaj dzieje się magia i historia. Olimpijska 5. Miejsce, z którym wiąże się tyle pozytywnych chwil i wzruszeń najnowszej historii. Momentów, tych szczęśliwych, jak również tych trudnych. Przeprowadzka tutaj w 2000 roku i pozostawienie naszego historycznego domu na Ismonda nie było łatwe. Aktualnie gramy w naszym nowym domu, obiekcie spełniającym europejskie standardy, który potrafi sprostać naszym potrzebom na najwyższym poziomie. Jesteśmy w końcu miastem rozwoju i Arka z dumą dotrzymuje kroku. W ostatnich latach osiągnęliśmy więcej niż kiedykolwiek. Rok 2017 był jak z bajki. Puchar Polski, super Puchar Polski. Do tego udział w europejskich pucharach. Rok 2018 to drugi raz z rzędu wywalczony super Puchar Polski. To było coś wspaniałego, w ogóle nie wiem, czy ktokolwiek przypuszczał, że coś takiego nam może się wydarzyć, że zdobędziemy ten puchar. No, jechaliśmy tam na pewno nie w roli faworyta, na pewno to napięcie było wysokie, bo skoro już byliśmy w takim momencie, w tym finale, taki wielki stadion, ta cała otoczka przygotowania do tego spotkania dawało się odczuć w głowach, w psychice. No nie mieliśmy nic do stracenia, tak? No okazało się, że jednak można, że gdzieś ten los nam sprzyjał, szczęście dopisało i po meczu mogliśmy się cieszyć z pucharu. Każdy chciał go dotknąć, robił sobie zdjęcia z pucharem, no, coś niesamowitego, naprawdę. No i oczywiście dla mnie osobiście ten gol, cały czas ciarki przechodzą po plecach, po rękach. Jeszcze nie raz wracam do tego i oglądam te urywki z tego spotkania i tą bramkę. No, wszyscy pobiegliśmy w stronę naszych kibiców za bramkę Lecha Poznań. No, to było coś nie do pisania, euforia na całych sektorach i tak naprawdę no, mało się pamięta w tej chwili, jakie były emocje w głowie, ale no szał, dosłownie szał. Tak wiele razem osiągnęliśmy przez ostatnie 90 lat i tak wiele przeżyliśmy razem, jako Arka. Ten klub odgrywa ogromną rolę w życiu wielu z nas. Wierzę, że będzie dalej powodem do dumy i wspólną pasją przez wiele, wiele lat. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać tego, co przyniesie przyszłość. Arka razem. 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 Arka razem.